Z jego relacji wynika, że choć silnik pracuje poprawnie, to subiektywnie odgłos pracy na oleju Eneos jest bardziej metaliczny. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. To drugi etap badań oleju silnikowego w nowoczesnym układzie hybrydowym Lexusa NX350H z silnikiem 2,5-litrowym. W poprzednim odcinku z numerem 315 analizowaliśmy oryginalny olej Toyoty 0W16 po niespełna 5600 km przebiegu. Wyniki były ciekawe, ale pozostawiły pewne pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście rozcieńczenia paliwem. Tym razem mamy doskonałą okazję, żeby te pytania pogłębić, bo do badania trafia kolejny olej zastosowany zaraz po poprzednim interwale Eneos X Prime 0W16. Zgodnie z zapowiedzią inicjatora eksperymentu Grzegorza, nowy olej został zakupiony bezpośrednio u oficjalnego przedstawiciela marki w Polsce. W paczce, która dotarła do R2D, znajdują się trzy próbki, natomiast dwie są kluczowe z punktu widzenia tego eksperymentu. Świeże Eneos oraz próbka przepracowanego oleju po bardzo precyzyjnie określonym interwale 5532 km. Co istotne, mimo że przebieg między wymianami był niemal identyczny jak poprzednio, zmieniły się wyraźnie warunki eksploatacji. Ponad 70% trasy w tym cyklu to jazda autostradowa, w przeciwieństwie do poprzedniego etapu, w którym było 50%, gdzie dominowały dojazdy do pracy przez miejscowości. Druga różnica to czas użytkowania. Tym razem olej był eksploatowany zaledwie przez nieco ponad 2 miesiące, wcześniej prawie 2 razy dłużej. Czy krótszy czas i dłuższe trasy poprawią wynik, a może mimo wszystko Eneos zdegraduje się podobnie jak Toyota? To właśnie kluczowe pytanie, które Grzegorz postawił przed tym badaniem. Z jego relacji wynika, że choć silnik pracuje poprawnie, to subiektywnie odgłos pracy na oleju Eneos jest bardziej metaliczny. Po tym interwale olej został wymieniony na oryginalny olej Toyoty 0W16 i właśnie takie obserwacje i poszukiwania optymalnego rozwiązania często pozwala zebrać najwięcej informacji o tym, co faktycznie działa najlepiej. W paczce od Grzegorza znalazła się również trzecia próbka, świeży olej Ravenol 0W16, zakupiony tym razem bezpośrednio u producenta. To nawiązanie do jednego z testów prezentowanego na kanale R2D, który pokazał istotne rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistymi właściwościami oleju Ravenol w tej klasie lepkości. Tym razem przy dokładnie tej samej nazwie produktu Grzegorz chce sprawdzić, czy zakup z innego źródła coś zmieni. Ta próbka nie jest elementem głównego porównania, pojawia się w odcinku jako ciekawostka, żeby ustalić realną zgodność z deklaracjami producenta. To tyle tytułem wstępu, kluczowe zadanie w tym odcinku, sprawdzenie jak wypadł Eneos X Prime 0W16 w bezpośrednim porównaniu z oryginalnym olejem Toyoty. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę.
Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 24,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 6,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 237. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność niemal idealna w wyższej temperaturze, natomiast w 40 stopniach Celsjusza pojawia się znak zapytania. Różnica na poziomie 7% jest zastanawiająca. Automatycznie przekłada się to na różnicę wskaźnika lepkości na poziomie 10%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 21,2 w 40 stopniach oraz 5,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 216. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 13% w niższej temperaturze oraz o 14% w 100 stopniach Celsjusza. Porównując wynik do pierwszego etapu, to widzimy zauważalną poprawę o kilka punktów procentowych. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 3 dwójki, 1 trójka. W komentarzu mamy potwierdzenie dobrego stanu oleju. I w ramach ciekawostek możemy przywołać osobny short, który zrobiłem z porównania tych dwóch etapów. Olej Toyota versus Eneos. W teście IDEA lepiej wypadł Eneos. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Po prawej stronie aktualny drugi etap badań, po lewej stronie wynik z pierwszego etapu. Pierwsza bibuła, wynik bardzo dobry. Druga bibuła, wynik bardzo dobry. Trzecia bibuła, wynik bardzo dobry. A jakie różnice między etapami wyłapujecie, wy oglądając ten materiał, to zachęcam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni standardowo porównujemy wyniki z dwóch etapów ze sobą. W pierwszej kolejności rzuca się w oczy więcej wody w próbce z pierwszego etapu. Natomiast proces spalania oceniany przez stopień nitrooksydacji wypada lepiej dla Toyoty 0W16. Trzecia rzecz do podkreślenia: zanieczyszczenie oleju paliwem, większe piki dla oleju z pierwszego etapu. Ponownie jak w odcinku z poprzedniego etapu warto nadmienić, że zdecydowana większość parametrów jest w normie i mamy je na zielono podświetlone. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 87%. Jest to wynik lepszy od poprzedniego etapu o około 3 punkty procentowe, zatem wniosek końcowy jest jednoznaczny. Z punktu widzenia analizowanych parametrów w większości przypadków wygrywa Eneos. Na samym końcu wróćmy jeszcze do trzeciej próbki podesłanej przez Grzegorza.
W skrócie zobaczmy, jak wyglądał test lepkościowy oleju Ravenol 0W16. W ramach przypomnienia w odcinku numer 249 był analizowany ten olej. Otrzymano wtedy około 6-7% rozjazdy w stosunku do deklaracji producenta. Lepkość dla próbki podesłanej przez Grzegorza jest następująca: 39,9 w 40 stopniach oraz 7,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 157. Liczymy zmiany procentowe, jest dużo lepiej, różnica na poziomie 4%, wskaźnik lepkości niemal idealna zgodność. I w podczerwieni w ramach ciekawostki też porównałem widma. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!